Nasza restauracja to coś więcej niż wykwintne dania, a pasjonata. Nowe miejsce na kulinarnej mapie Śląska. Na własnym boisku piłkarze Ruchu Radzionków nie mają sobie równych w lidze. Cidry Przynarutowicza wysoko pokonują kolejnych rywali, nie tracąc u siebie nawet gola. Ale z wyjazdów podopieczni trenera Damiana Galei przywieźli dotychczas zaledwie 3 punkty i właśnie dlatego w lidze muszą gonić liderującego Gwarka Tarnowskie Góry. Dla walczących o awans Radzionkowian margines błędu jest już naprawdę niewielki, dlatego do Rudy Śląskiej wybrali się z założeniem wywalczenia kompletu oczek. W meczu ze Slawią trener Galeja nie zdecydował się na dokonanie korekty w wyjściowej jedenastce w porównaniu ze zwycięskim spotkaniem z Polonią Poraj. Ruch od samego początku spotkania starał się konsekwentnie budować przewagę na boisku, ale z tej przewagi przez pierwszy kwadrans wynikało naprawdę niewiele. To gospodarze stworzyli sobie groźną okazję pod bramką Cidrów jako pierwsi. W 10 minucie po wrzucie piłki z autu główkował Jacek Wujec, ale nie trafił w światło bramki. Ataki Cidrów w tych pierwszych fragmentach spotkania nie chciały się kleić i nawet jeśli Radzionkowianie zbliżali się z piłką w okolice pola karnego rywala, to nie było wykończenia w postaci celnego strzału na bramkę przeciwnika. Ale w 17 minucie w ataku Ruchu zadziałało wszystko tak jak w zegarku. Radzionkowianie płynnie przenieśli się z piłką na połowę przeciwnika, a później Damian Sadowski podał do Piotra Rockiego, który spokojnie wykończył całą akcję i dał Ruchowi prowadzenie. Dla Piotra Rockiego to już 7 gol w tym sezonie, dla Damiana Sadowskiego 7 asysta. Kilkadziesiąt sekund później mogło być już 2-0 dla Ruchu. Damian Sadowski podał do Roberta Wojsyka. Wojsyk zagrał na prawo do Marcina Trzcionki, który wypuścił Patryka Cepka, a ten bez zastanowienia uderzył na bramkę rywala, tyle że trafił jedynie w słupek. Rudzianie mieli tymczasem kłopoty z tym, by w ogóle wyjść z własnej połowy, nie mówiąc już o stworzeniu sobie jakiejś groźnej sytuacji pod bramką Bartosza Kucharskiego. Pomogli im w tym piłkarze Ruchu. W 24 minucie przy przyjmowaniu piłki ręką w okolicach swojego pola karnego zagrał Kamil Banaś. Po wrzutce z rzutu wolnego piłkę wypiąstkował Bartosz Kucharski, ale futbolówka trafiła do Marcina Rejmanowskiego. Ten spróbował strzelić z dystansu. Później zablokowany został jeszcze Jacek Wujec i wreszcie pozostawiony bez opieki Artur Filipiak skierował piłkę do bramki. Od 24 minuty Slawia Ruda Śląska remisowała więc już z Radzionkowianami 1-1. Ruch chciał szybko wrócić na prowadzenie. Kamil Banaś posłał długą piłkę do Piotra Rockiego, który wystawił futbolówkę Damianowi Sadowskiemu, ale jemu w uderzeniu przeszkodził defensor Slawii. Ale po kolejnej akcji to gospodarze mogli zdobyć drugiego gola. Z pierwszej piłki strzelał Łukasz Puszhaus i kapitalnie obronił ten strzał Kucharski. 37 minuta i znowu atakują gracze Slawii Ruda Śląska. Na lewej stronie Kamil Moric poradził sobie z Łukaszem Dębskim. Wydawało się, że wyszedł na dobrą pozycję, ale popsuł swój strzał. Po drugiej stronie z piłką z prawej strony do środka zszedł Patryk Cepek. Zdecydował się na uderzenie, ale również nie mógł zrobić nim krzywdy przeciwnikom. I gdy wydawało się, że oba zespoły zejdą na przerwę przy remisie 1-1, sprawy w swoje ręce wziął Tomasz Dyr. Radzionkowianie przenieśli swój atak z prawej na lewą stronę boiska. Marcin Dziewulski podał do Dyra, a ten huknął z 30 metrów pod poprzeczkę bramki Slawii Ruda Śląska i Cidry objęły prowadzenie. Fantastyczne uderzenie Tomasza Dyra, który w ten niepowtarzalny sposób po raz pierwszy zdobył ligowego gola dla Ruchu. No zobaczyłem, że bramkarz wyszedł, no i uderzyłem. Nie no, śmieję się. Fajnie weszło. No i jestem zadowolony. Super. Oby więcej takich bramek. Mam nadzieję, że właśnie ta bramka, no przepiękna bramka, tak, da mu więcej właśnie pewności w kolejnych spotkaniach. Na pewno go trzeba pochwalić za decyzję, tak. Ma to uderzenie z lewej nogi. Widzimy to na treningach. Na treningach czasami zdobywa naprawdę bardzo ładne bramki. Tu zdecydował się na uderzenie. Myślę, że tą bramkę będziemy oglądać bardzo często, tak, i nasza telewizja klubowa będzie miała większą oglądalność przez to, bo na pewno też koledzy Tomka zaczną to oglądać. Cieszy mnie to, że udało się też w takim momencie to uderzyć, no bo znowu się otwarł mecz, bramka na 2-1, to dała nam też trochę wiatru w żagle. Po zmianie stron Ruchy nie miał już ochoty na ponowną utratę prowadzenia i szybko mógł tą przewagę nad Slawią podwyższyć. Z prawej strony dośrodkował Damian Sadowski. W doskonałej sytuacji przestrzelił jednak Patryk Cepek. W 52 minucie o piłkę na połowie rywala powalczył Marcin Dziewulski. Oddał do Damiana Sadowskiego. Sadowski podał do Piotra Rockiego. Rocki dynamicznie wszedł w pole karne, utrzymał się na nogach, podciągnął pod linię końcową, a później wyłożył przed bramkę rywala, skąd strzelał Sadowski, tyle że obronił ten strzał Tomasz Strąg.
Kilka minut później zapachniało golem dla Slavii Ruda Śląska. Kamil Moric ograł Łukasza Dębskiego, później podał do Mateusza Korbana, ale ten zmarnował doskonałą okazję do tego, by doprowadzić do remisu. Ale to ruch był zdecydowanie bliższy tego, by zdobyć tutaj bramkę numer 3. To sytuacja, w której Damian Sadowski wykorzystał nieporozumienie obrońców przeciwnika. Chciał podawać do Roberta Wojsyka, ale w ostatniej chwili przeciął to wszystko defensor Slavii. I kolejny atak Cidrów. Piłkę na połowie przeciwnika przejął Marcin Czcionka. Podał do Piotra Rockiego, a ten opanował sobie futbolówkę, uspokoił na chwilę grę, zszedł z piłką do środka, po czym zdecydował się oddać piłkę do Amadeusza Zająca. Zając, który kilka minut wcześniej zszedł na boisko za Damiana Sadowskiego, podał do Roberta Wojsyka, a ten wreszcie podwyższył prowadzenie żółto-czarnych na 3-1. Robert Wojsyk, podobnie jak na początku meczu Piotr Rocki, notuje swoje trafienie numer 7 w tym sezonie. Ruch kontrolował teraz grę, miał bardzo korzystny wynik, a takie uderzenia jak to Rejmianowskiego nie mogło Radzionkowianom zrobić krzywdy. Na niecały kwadrans przed końcem meczu, przed polem karnym Slavii, faulowany był Marcin Dziewulski. Z rzutu wolnego uderzył Piotr Rocki, ale pomylił się o jakiś metr. W 80. minucie z groźną kontrą wyszli piłkarze Slavii Ruda Śląska. Mieli przewagę liczebną na połowie ruchu, ale fatalnie wykończyli ten atak. Tyle, że błąd popełnił Bartosz Kucharski i skończyło się rzutem rożnym dla Rudzian. Po dośrodkowaniu z narożnika boiska piłkę głową zgrał Marcin Mety, a najsprytniejszy w polu karnym okazał się Mateusz Kowalik i gospodarze zdobyli gola kontaktowego. Znowu mieli kontakt z Radzionkowianami i znowu zrobiło się w szeregach Cidrów nerwowo. Po kilkudziesięciu sekundach z prawej strony walkę o piłkę z Tomaszem Dyrem wygrał Paweł Jamrozy. Wrzucił w pole karne i zrobiło się naprawdę niebezpiecznie. Na szczęście futbolówka wylądowała za boiskiem. 86. minuta. Piłkę ma Mateusz Korban. Z pozoru niegroźne zagranie mogło zaskoczyć Bartosza Kucharskiego. Ale ruch nie chciał tu w Rudzie Śląskiej powtórzyć błędów z Tarnowskich Góry. Chciał udokumentować wygraną kolejnym golem. Robert Wojsyk jest w polu karnym, uderzył i piłka ląduje na rzucie rożnym. I na minuty przed końcem spotkania na połowie rywala o piłkę powalczył Marcin Dziewulski. Futbolówka trafiła do Tadeusza Urbańczyka, który oddał Piotrowi Rockiemu. Rocki poczekał na Urbańczyka, wyłożył rezerwowemu Cidrów, a ten bez zastanowienia huknął soczyście na bramkę przeciwnika i przypieczętował wygraną ruchu Radzionków. Cidry na minutę przed końcem meczu wygrywały bowiem ze Slavią 4-2 i już żadna krzywda stać im się nie mogła. Radzionkowianie więc przywożą z Rudy Śląskiej komplet punktów i ciągle starają się deptać po piętach Gwarkowi Tarnowskie Góry. Do momentu straconej bramki to przeciwnik oddał chyba jeden strzał właśnie w światło bramki i od razu skończył się stratą bramki. A te emocje spowodowaliśmy przez nasz błąd techniczny i przez brak konsekwencji przy stałym fragmencie gry. A w drugiej połowie, gdy wydawało się, że mecz mamy pod kontrolą i zaczynamy troszeczkę łapać płynności, tak myślę, że takie właśnie lekceważące zachowania spowodowało, że znowu stały fragment gry zdecydowało o nerwowej końcówce. Z tych 6 bramek, któreśmy stracili, to chyba większość straciliśmy po stałych fragmentach gry i myślę, że ten najbliższy tydzień gdzieś też na pewno na to ukierunkujemy, które może coś zmienimy przy wkryciu przy tych stałych fragmentach gry. Zastanowimy się na tym, na spokojnie sobie to przeanalizujemy, żeby właśnie po tych momentach tracić mniej bramek, bo z samego spotkania to przeciwnik raczej samej gry no, stworzył jedną sytuację, gdzie Bartek bardzo dobrze obronił, ale atak to raczej jak już zagroził, no to właśnie przez jakieś dłuższe podanie lub przez jakiś rzut rożny, przez jakiś rzut wolny. Widzieliśmy już, na co możemy się szykować. Już trener w szatni przed meczem mówił, jaki styl ma Slavia, jak gra. Nastawiał nas na twardą walkę, no ale naszykowaliśmy się na to, wyciągnęliśmy wnioski z Gwarka, gdzie wygrywaliśmy do przerwy. No i już nie oddaliśmy się w głupią walkę, tylko graliśmy do końca sumiennie, no i dlatego myślę, że udało nam się. Lekcja Gwarka dzisiaj się przydała, tak? Bo w pewnym momencie, nawet w pierwszej połowie, ten mecz stracił gdzieś takie jakby oblicze spotkania i znowu zaczęła się jakaś taka nerwowa gra, przepychanie. Każdy chciał udowadniać swoją wartość, nie piłkarską, ale bardziej taką wartość w komentowaniu decyzji sędziego lub w komentowaniu zagrań. Myśmy się w to nie wdali, skoncentrowaliśmy się na tym, żeby właśnie my bardziej kontrolować to, co możemy kontrolować, czyli to, o tym, o czym mówimy, o tym, o czym pracujemy. I efekt był taki, że szybko właśnie żeśmy wybili atut przeciwnikowi z tego, że zdobywając trzecią bramkę. Tak? No tutaj myślę, że z takiej właśnie postawy mentalnej, takiej z podstawy motorycznej, takiej siły dzisiejszego spotkania mogę być zadowolony, chociaż ja często będę miał i będę widział mankamenty nawet z naszego najlepszego spotkania.
Siderland, 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 Sider